Siemandero, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Mexo Gaming. Dzisiaj znowu mamy Akumu, znowu mamy chapter pierwszy. Pytacie, dlaczego w to gram? Ano dlatego, że zrobiliśmy dobre zakończenie, a w tej grze ponoć jest także złe zakończenie i postanowiłem je odkryć. Tak więc nie traćmy czasu i zobaczmy, jak w tym horrorze wygląda to złe zakończenie. Let's go! Alrighty, jesteśmy już na mapie, tak więc let's go. Nie wiem, czy czytać teraz wszystko tak, jak czytaliśmy poprzednio. Akumu, kraina fałszywych rzeczywistości. Tak więc Oj, tam coś było. Teraz dopiero się zorientowałem. To jakaś studnia. Na to wcześniej nie zwracałem uwagi za bardzo. Okej. Tym razem już się nie przestraszyliśmy. Dobrze. To teraz tak, fioletowe 0. To musimy zapamiętać kod. Żółte 4. Tam coś stało. Dobra. Teraz już rozumiem, czemu te dźwięki były poprzednio. Nie zwróciłem uwagi na to. Dobra. Czyli teraz tak. Tu mamy czerwoną dziewiątkę. Głęboko w lesie tajemnicza kobieta powiedziała mi, że mogę osiągnąć nieśmiertelność i wielkie bogactwo. Czytam to tylko dla osób, które nie widziały dobrego zakończenia. Będą mogły zobaczyć. Dobra, czerwona dziewiątka, fioletowe 0 i żółta czwóreczka. Dobra. I teraz lecimy tu na górę. Let's go, let's go. Zobaczmy jeszcze, jaki zielony jest. Dobra. Czy mamy tak? 9. Zero. 4. 0. Okej. Nieśmiertelność jest osiągalna za niewielką cenę, powiedziała. Dowiedziałem się, że przez małą cenę miała na myśli poświęcenie dziecka. Tak, ten motyw mi się nie podobał. I teraz tak, zastanawiałem się, jak tu zrobić to zakończenie złe, bo wcześniej poszedłem tutaj do ogrodu, a na samym początku zajrzałem tutaj, gdzie był mega jumpscare, o, i był napis, myślę, że powinien wrócić do ogrodu. I wydaje mi się, że tą ścieżką może powinienem pójść? Nie chcę łapać tego klucza. Już chcę. Tu coś jest? Nic nie widać. No dobra. No to teraz się bardziej stresuję. Popełniam błąd. Dobra, dobra. Już czuję, że to będzie to złe zakończenie. Popełniam błąd. Czyli nie powinienem tędy iść. Jeszcze mogę, może mogę zawrócić. Ojojojojo, jaka ścieżka. Bardzo ładne widoki. W górach jesteśmy. Dobra, pomału sobie schodzimy. To mocno musimy zejść. Dobra. Już się powiem przyzwyczaić. Była tam. Powiem się przyzwyczaić już do tych postaci. No dobra. Jestem za daleko, żeby wrócić. No, chyba tak. No ciekawy jestem, czy w ogóle o co chodzi w tym zakończeniu bed. Ale wydaje mi się, że tylko to może być w tej chwili. Chyba, że tam jeszcze było to pomieszczenie z taką czerwoną... O, jaki ładny smok. Z takim czerwonym czymś, co stało w rogu. Chyba, że to będzie złe, a to jest jeszcze jakieś inne. Nie mam bladego pojęcia. Tam mogę dalej iść? O, tam stoi ta. Na łódce. Widzicie? No.
Oj, zniknęła. Dobra, ale ja nie mogę pójść, bo to jest bariera. Dobra. Zostają mi tylko te drzwi. Nie ma już odwrotu. Nie ma, nie ma. Damy radę, albo i nie. Zobaczymy zaraz. Zaraz zobaczymy, co ta gra nam to przygotuje. Zdobądź klucz i unikaj demona. Okej. Czyli znowu. Unikanie demona. Dobra, klucz mam. Spylamy, spylatko, nie wiem gdzie za bardzo. Mam drzwi. Spaliłem. Dobra, udało nam się. Nic nie ma. No dobra, nie ma jeszcze końca. Jej duch żyje od stuleci. O, jest tutaj. Okej. Chapter 1 Bad Ending. Okej, czy to jest to zakończenie? Złe. Czy nic takiego ciekawego? W sumie nic strasznego nie było. Poza tym rozdział pierwszy. Złe zakończenie. Wróć do lobby. No dobra, udało nam się odkryć złe zakończenie. Może bardziej traktujmy tę grę jako ciekawostkę. Nie ma tu chyba za bardzo co oceniać, no bo to była tylko jedna ucieczka. Poprzednia rozgrywka była znacznie gorsza, ale powiem szczerze, że tak po przemyśleniu podoba mi się ta gra i chyba zagram kolejne rozdziały. Tak więc, jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę, zostaw subika z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco, jeżeli chodzi o filmy na naszym kanale. No i co? No i skoczymy tutaj. Trzymajcie się. Pa, pa.